Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj dla Was mam BMW X1. Wedle Wikipedii najmniejszy SUV oferowany w tych latach, ale chociaż mam też X3 z 2005 albo 2006 roku, co według mnie ten samochód wydaje się w bardzo podobnych rozmiarach, a nawet mniejszy, ale musiałbym po prostu doczytać wymiary z jakiejś tam stron, żeby wiedzieć, czym one się naprawdę różnią. Tutaj naprawdę wedle stylistycznych takich rozwiązań widać, że on ma na dużą maskę. Widać, jakby można tu było spokojnie zmieścić jakąś V8. Teraz pewnie to dobrze widzicie. Proporcje fajne. Lekko ścięty tył. Nie jest to taki, wiadomo, jak 3X3, taki typowy Jeepek, jak to mówią moi klienci. Tylko tak bardziej już nowocześnie, tak troszeczkę zbliżone do Audi Q3. Chociaż Q3 wydaje się węższe. No i oczywiście stylistyczne smaki, takie jak ścięta lampa do rogu, jak kiedyś to było nawet W46 czy 36 kombi. No i z przodu klasyczne, nieśmiertelne ringi. Dwa srebrne akcenty na zderzakach w Q3 za dopłatą. A ogólnie jeszcze parę takich czarnych akcencików. Już od dłuższego czasu powiem Wam, że się tutaj miałem smaka na X1, żeby kupić, ale nic mi tutaj nie pasowało. A to jakiś był samochód z bardzo wysokim przebiegiem, z kiepskim silnikiem lub też po prostu zniszczony. A tutaj udało się zakupić wóz, który jest po prostu to, co wszystko do niego trzeba. Silnik N46, 150 koni, znany też z tych starych generacji BMW. Jeszcze dobrze obcykany przez mechaników. Przebieg 183 tysiące, no i 10 rok, czyli to nie jest taki stary samochód. Przy okazji wszystkie serwisy zrobione w BMW. Chyba od początku do końca tym samym, bo auto pochodzi od pierwszego, jedynego właściciela od nowości, to więc myślę, że nie zmieniał tych że tak powiem, miejsc serwisowych, do których jeździł. Tu właśnie na ramce macie napisany, w jakim serwisie samochód był naprawiany, czy tam serwisowany, jak to kto woli. Opony są ładne, Pirelki z wysokim bieżnikiem, nie stare. Technicznie jeździ to dobrze, silnik nie jest ulany. To też na pewno widać, że był serwisowany, bo często jak kupicie takie BMW, ktoś go nie serwisował, to przeważnie trzeba uszczelkę pod pokrywą zaworów wymienić. A no i dodam Wam jeszcze, że wóz na pewno nadaje się też do założenia instalacji LPG, jeżeli w ogóle by ktoś taką ową chciał. Chociaż znowu wróciła moda na LPG po tych podwyższonych cenach benzyny. Auto zmierzyłem miernikiem lakieru. Ma tylko dwa lakierowane elementy. Tylnie tutaj z tej strony lewe drzwi i błotnik, ale to jest z rzędu chyba 200 mikronów niecałych, więc podwójny lakier, ale to Wam zmierzę też na filmie, to sobie zobaczycie. No i na wyposażeniu ma to, bo potrafiły być właśnie totalnie gołe, a dlatego też o tym wspomniałem, że tego też ciężko było mi kupić jakąś tutaj do sprzedaży, bo nie chciałem Golasa. Tutaj też jest dosyć nietypowo, bo są akurat 17 stalówki, ale za to mamy czujniki parkowania przód, tył, przód dość rzadko spotykany. No i Bixen, to są takie rzeczy, które no wiadomo, to czujniki dokupicie, ale Bixen on jest ciężko. A lusy możecie sobie dobrać jakie tylko chcecie, jakie wielkie, to zrobi każdy bez niczyjej pomocy, mechanika czy elektryka. Chyba z zewnątrz to tyle, nie ma co się nad nim tutaj rozwodzić, ale na pewno widzicie, że fajnie też jest ten samochód utrzymany, bo nie jest jakiś poobijany, porysowany kluczem czy powgniatany.
No to nagrywamy sobie serwisy. Tak jak wam wspominałem, ten serwis Widman. Proszę bardzo, pierwszy, 12, potem 14 rok, 16 mamy nawet dwa razy, bo ktoś troszeczkę zrobił większy przebieg. Proszę, 17, znowu 17 i to właśnie fajne, bo ktoś tutaj tym autem jeździł dość często na przeglądy. Proszę bardzo, jeszcze jeden. Tutaj ostatni przy 186 jeszcze zrobiony w tym roku, więc myślę, że dla osób szukających takiego BMW to bardzo fajna sprawa. Po serwisie z raptem, zobaczcie, przejechane 20 tysięcy kilometrów, więc myślę, że warto się tym samochodem ze względu chociaż na jego historię serwisową przede wszystkim zainteresować, jak wam mówiłem wcześniej. Ale przejdźmy sobie do wnętrza. Tutaj wam też jeszcze pokażę o tych serwisach, jak już od razu pokazuję wam licznik, też nie ma błędów, troszeczkę paliwka też tutaj nam zostawił facet. Tutaj macie ile na pali, 8,5 litra według mnie dobry wynik, jak na 2-litrową benzynę i na dość duży samochód. Tutaj sobie wchodzicie w BM-kę, żeby zobaczyć co i jak, kiedy macie coś wymienić, serwis info, proszę bardzo, to jakiś przegląd w listopadzie zapraszają. Hamulce były robione na tym ostatni, czy mamy 70 tysięcy do wymiany, to. Jakiś tam większy, za 49 tysięcy, no, tutaj też daleko, tu też jeszcze trochę zostało kilometrów. Tak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy sobie do lewej strony. Powiem wam, że no ja często pokazuję Audice, ale naprawdę muszę przyznać, że materiały to świetnie. Bardzo wygodne, bardzo miękkie, fajne w dotyku, tak samo jak te klameczki. Tutaj wydaje mi się, że Audi jednak gorzej. Sam jeżdżę Audi i wydaje mi się, że no troszeczkę też jest ok, ale mogli się bardziej postarać. Tutaj też fajnie, wszystko się ładnie ugina, dużo jest tego mięsa. No i listewki, wszystko to co popularne, czyli taki trochę piano black, no i ta klameczka jest satynowa. Przeważnie w samochodach jest bardziej taka tych innych, srebrna, tutaj lekka taka patynka. Fajnie mi się to podoba, przyciski też ładne, niezdrapane. Tak samo jak i tutaj ten cały panel. Tutaj standardowy włącznik od świateł. Tak jak wszędzie nawet to takiej BM-ki starszej czy młodszej, one się naprawdę dużo nie różnią. Jak ktoś jeździ cały czas tymi samochodami, to można powiedzieć, że czuje się jak w domu. Licznik już wam pokazywałem, to nie będziemy się nad nim rozwodzić. Kierownica jest niezużyta. Tak się prezentuje. Tutaj dalej. Konsola środkowa. Dość krótka, nie jest taka wielka, rozbudowana przez Alfamrze, którą wam kiedyś tam pokazywałem. No i tutaj w niektórych wersjach jest nawigacja, tutaj mamy schowek. No ale widziałem, że Chińczycy produkują sobie takie fajne, tutaj wkomponowane, duże Androidy, więc jeżeli ktoś chce, nad widziałem w dość dobrych cenach od 700, pewnie zależy jaki jest procesor, do 2000 można sobie zarzucić i mieć coś na pewno lepszego niż daje to BMW w 2010 roku, czyli jakieś stare, nieaktualne mapy. Przycisk start stopu niezużyty, bo często tu się zużywa. Tutaj mamy miejsce na kluczyk, nawet fajny Breloque X1. Radyjko, no i klima, automat, sprawna. Bo jak wam wspominałem, te samochody potrafią być naprawdę dziwnie wyposażone, mieć ręczną klimę, a na przykład ten tutaj nie ma przycisków, a niektóre mają ręczną klimę i przyciski. Dalej tutaj też jakiś schoweczek, auksik, wyłączenie oczywiście czynników parkowania. Tutaj gałka też bardzo ładnie utrzymana, zero zużycia, spójrzcie, bo tu często odpada z tego plastik. No i ta sama tak skórka też dobrze się prezentuje, to jakiś schoweczek. No i tutaj mamy takie coś, nie wiem w sumie do czego to jest, może się dokształcić, może ktoś mi napisze w komentarzach. Dywaniki też, tu trzeba się przyznać, że taka pierdała, a BMW się z tym postarało. Spójrzcie jak to jest, wygląda fajna guma. I tutaj z drugim tym od kierowcy macie nawet takie rzepy, żeby to się wam nie przesuwało. Fotele prezentują się bardzo ładnie, wygodnie się na nich siedzi. Z tyłu mamy oczywiście ISOFIX, boczek, daszek też czysty, łokietnik przesuwany, podłokietnik i też z bardzo fajnej, miękkiej takiej ekoskóry czy skóry. Też możecie sobie go podnieść, wyregulować. No i tu macie kolejne, proszę bardzo, miejsce jeszcze na kubeczek. A, no i zapomniałem wam takiej drobnostce powiedzieć. Tutaj jeszcze jest taka gumeczka. Można sobie coś tutaj schować, żeby się nie bujało. Bardzo fajny schowek na picie.
spokojnie tu wchodzi butelka. Więc no, trzeba przyznać BMW-czce, że postarali się inżynierowie tutaj nad tym samochodem. No i pokażę Wam jeszcze boczek mój, też świetnie utrzymany, miękki, niezużyty, tak samo jak i tutaj. No i regulacja, jak to BMW. Tu dwie płaszczyzny, góra, dół, bok. Regulacja elektryczna lędzi, nie wiem czy widzicie. No i tu jeszcze oczywiście standard, czyli przesuwanie. A, no i zapomniałem dodać, widzicie, tu jeszcze macie lusterko z fotochromem, ale nie zobaczycie chyba tej, o, proszę, zobaczyliście tą kropeczkę. Tak specyficznie wyposażony samochód. Cóż, aucie to tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo może znajdziecie coś, co akurat Was interesuje, a nie jest jeszcze wrzucone na Automoto. A Automoto to mafkarotomoto.pl, moje media społecznościowe to Mafkar Auta, no i na Facebooku tak samo, jak to wpiszecie, też mnie znajdziecie. No i najważniejsze, pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu na ten samochód. I jeżeli oczywiście nie macie jak dostarczyć go do domu, to w rozsądnych pieniądzach wrzucam go na lawetę lub też mogę go dla Was zarejestrować. No i oczywiście, no przez to, że jest opłacone, nie płacicie 2% w Urzędzie Skarbowym. Pozdrawiam, cześć!